Witam Państwa, Dagmara Siemińska, rozmowy kulturalne dla portalu warszawskipis.pl. Dzisiaj naszym gościem jest pan redaktor Bronisław Wilsztejn. Witam panie redaktorze. Panie redaktorze, czym jest polityka? No, to jest najstarsza definicja mówi, że to jest roztropne zabieganie o dobro wspólne, to Arystoteles. Ale generalnie można powiedzieć, że to jest właściwa definicja, to jest próba zabiegania o dobro wspólne, które oczywiście powinno być roztropne. A to, co teraz się dzieje w naszym kraju, w Europie, czy to jest polityka, czy to jest postpolityka, o której pan często mówi? Oczywiście to jest polityka, tylko można powiedzieć, że to jest polityka zwyrodniała. Nie ma postpolityki, to nam się wmawia. To, bo w koncepcji postpolityka jest zawarte przeświadczenie, że polityka się już skończyła. Otóż polityka się nie skończyła, tak? Nie skończyło się nasze zbiorowe życie. Tak naprawdę nasze zbiorowe życie w ogromnej mierze wyznacza nas, bo my jesteśmy ludźmi dzięki kulturze, a kultura jest zespołowym przedsięwzięciem. Jesteśmy ludźmi dzięki językowi, który nie jest naszą własnością, my go otrzymujemy. No i tak rozbudowywać to. W związku z tym to życie zbiorowe jest fundamentalne dla nas. Nam się mówi, że jesteśmy tacy samowystarczalni, indywidualni, to nic podobnego. A więc życie zbiorowe istnieje, a więc istnieje polityka. Tylko nam się wmawia właśnie, że polityka została już przekroczona, i że w związku z tym pojawia się coś takiego jak postpolityka. Co to znaczy? Nie za dobrze wiadomo, ale to mniej więcej miało znaczyć tyle, że kończą się napięcia, wielkie debaty ideowe, starcia na temat rozwiązań, jakie w danej sytuacji należy podjąć. Bo, co jeszcze warto zaznaczyć, polityka zakłada, że rzeczywistość się zmienia, więc trzeba reagować na nią. A więc polityki nie da się zamknąć w pewne trwale funkcjonujące formuły, chyba że bardzo, bardzo ogólne. Zmieniają się nasze warunki, więc inaczej odpowiadamy na nie, inaczej w inny sposób kreujemy to optymalne dla nas, próbujemy odnaleźć optymalne rozwiązania, ale zawsze istnieje napięcie między rozmaitymi rozwiązaniami, znaczy propozycjami, jak pewne sprawy regulować dla dobra ogółu. Jedni mówią, że tak, inni, że inaczej, prawda? I stąd jest ten podział, ten fundamentalny podział, który w naszej sferze, w naszym kręgu kulturowym jest nazywany podziałem na lewicę i prawicę, prawda? No bo wreszcie, ostatecznie wszystkie spory, pomimo ich zróżnicowania, trzeba sprowadzić do takiej binarnej opcji. My żyjemy w takim świecie, prawda? Musimy to jakoś sprawdzić, że tak albo nie. To wybieramy, a tego nie wybieramy. No więc ci, którzy mówią o postpolityce, mówią, że to się już skończyło, że po prostu trzeba zarządzać tą rzeczywistością. Tylko że jeżeli mówimy o zarządzaniu, to oznacza, że istnieje jakaś formuła, jakaś wiedza specjalna i zespół formuł, którymi da się posługiwać, prawda? A to jest nieporozumienie. Bo nawet przedsiębiorstwo posiada rozmaite perspektywy. Możemy chcieć osiągnąć zysk w krótkim tempie, bo niby zakładam, przedsiębiorstwo jest po to, żeby przynosiło zysk, no ale pytanie jest, czy ona ma przynosić zysk w krótkim tempie, prędko się kapitalizować, czy ma być trwałe i funkcjonować wręcz poprzez generacje, jak to tradycyjnie było w tych przedsiębiorstwach rodzinnych. A więc i w takich sprawach nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Co tu dopiero mówić o sprawie polityki, gdzie spieramy się, co to jest właśnie to dobro wspólne, jaki ten człowiek zbiorowy powinien być, jakie powinno być optymalny sposób urządzenia naszego wspólnego życia. A więc polityka oczywiście się nie skończyła, tylko wielu nas stara się obrzydzić tą politykę. No i dlaczego? Co można odpowiedzieć od razu na te pytania? No dlatego, że jeżeli mówimy, że są tacy specjaliści, którzy rządzą, ci fachowcy, to de facto mówi się nam, a wy trzymajcie się z dala. A więc wy o swoich sprawach swoimi rozumkami macie nic do powiedzenia, a więc wy nie macie prawa decydować o swoich rzeczach. Bo polityka, również zawsze, że my żyjemy w świecie demokratycznym, no to jest wspólne decydowanie. Jeżeli się twierdzi, że istnieje to jakaś, że to jest jakaś wiedza tajemna, którą ktoś tam, jakaś grupa, nie wiadomo dlaczego wąska, opanowała, no to im się należy oddelegować to, prawda? A my już do powiedzenia nic nie będziemy mieli. Więc to jest koniec polityki, koniec demokracji. Mówił pan o demokracji, ale czy w Polsce mamy demokrację, czy to już jest oligarchia? Znaczy w Polsce mieliśmy kłopoty z demokracją, myślę, od momentu upadku komunizmu. Oczywiście mieliśmy demokrację, w ogóle nie było to totalitaryzm, no ale potem jednak te kłopoty z demokracją pojawiły się od początku, dlatego że od razu pojawiły się takie tendencje u
grupy, która, no, części elity solidarnościowej, która powiedziała nam, usiłowała nam wmówić, że najlepiej byłoby tą bolesną transformację, czyli to wyjście z tego systemu komunistycznego i przeprowadzenie Polski do świata wolnego rynku, demokracji, no, przeprowadzić trochę ponad naszymi głowami, że podobno znowu nie jesteśmy wystarczająco dojrzali do tego. No ale co to znaczy? No to znaczy, że ci, którzy to mówią, że to oni są na tyle dojrzali, żeby to zrobić. No to była propozycja właśnie, znaczy to niby to nie była taka oligarchiczna, bo przypominam, oligarchia to znaczy rządy niewielu w swoim interesie. No ale tak się dziwnie składa, że jak tych niewielu rządzi, to jakoś tak się dzieje, że nie działają przeciwko swojemu interesowi, ale zgodnie z nimi zwykle stan przejściowy, który ma trwać jakiś czas, prawda, że ten rząd niewielu ma trwać jakiś czas po to właśnie, żeby tą demokrację mogła powstać, się przekształcają w jakąś trwałą sytuację. Otóż po upadku komunizmu zbudowano system, który miał wszelkie znamiona oligarchii. Znaczy z jednej strony oczywiście procedury demokratyczne były, czyli wybory, prawda, no, ale to nie wystarczy. Po to, żeby wybierać. Ludzie muszą mieć wybierać między kim, między kimś, z różnymi opcjami i muszą być zorientowani, co się dzieje w życiu publicznym. W starożytności była, zbierali się na agorze, wymieniali opinie, wiedzieli, co się dzieje. No, w tej naszej złożonej rzeczywistości media pełnią taką funkcję. A wprawdzie w Polsce jest agora, ale trudno powiedzieć, że pełniła ona tę funkcję. To nawet można powiedzieć, że ktoś na zasadzie ironii nazwał przedsiębiorcę wydającego gazetę wyborczą agorą, a być może to jest właśnie ta nasza agora, to znaczy, która nam podpowiada, w co powinniśmy wierzyć, a nie mówi nam, jak rzeczywistość wygląda. A to, co powinniśmy wierzyć zgodnie z tymi twórcami agory i gazety wyborczej, ma niewiele wspólnego z realną rzeczywistością. A więc wracając do rzeczy, to jest tak, że mamy system postkomunistycznego, bezpośrednio przeniesione została władza, czy też raczej ogromne wpływy tych dawnych komunistycznych elit, już później postkomunistycznych. W dużej mierze swoją władzę z czasów komunistycznych one przekształciły w władzę ekonomiczną, którą potem też łatwo zamieniać w władzę polityczną. A więc mamy taką specyficzną sytuację w Polsce, gdzie mamy takie w miarę spoiste środowisko dysponujące, które w ogromnej mierze dysponuje wielkim biznesem, mediami, które rządzi w wielkich korporacjach, a więc bez porównania łatwiej może zdobywać władzę dzięki tym środkom. Więc odpowiedź na to, co z tą demokracją, ona była ułomna od początku. Mam wrażenie, że w tej chwili przechodzi jeszcze, jest sytuacja o tyle trudniejsza, znaczy jest opozycja, to jest ważne, bo wcześniej były kłopoty, bo to jest, jaki był jeszcze projekt dość istotny przez tych twórców III RP, hołdowano mu, do teraz to jest charakterystyczne, to jest, że prawdziwą opozycję, tą, która kwestionuje status quo, usiłuje się wypchnąć poza obszar dopuszczalnej debaty. Mimo to są nie, to jest właśnie, są populiści, to są niewłaściwi. Tak naprawdę demokrację można się ocenić na podstawie tego, jaki jest status niej opozycji. Jeżeli opozycja jest eliminowana, jeżeli jest, kiedy się nie dopuszcza jej do głosu, to znaczy, że demokracja ma problemy. Jest wyśmiewana przede wszystkim. No właśnie, no, jest dezawuowana na wszelkie sposoby. No w każdym razie, no powiedzmy, że zawsze można próbować grać śmiechem ze strony, ktoś tam, jedna strona może próbować ośmieszać drugą. To też jest metoda działania w systemie demokratycznym, tylko że jeśli jedna dysponuje wszystkimi mediami, dysponuje, ma ogromne poparcie ośrodków opiniotwórczych i tak dalej, a druga jest potwornie ograniczona w tym działaniu, to opozycja, no to ma kłopoty. Tylko że co jest jeszcze interesującego? Otóż ten nasz establishment, czyli te warstwy dominujące, usiłują wyprodukować taką quasi-opozycję, która de facto nie będzie się specjalnie różniła od władzy. Znaczy będą to inni ludzie, inne postacie, ale oni między sobą będą to rozgrywali. To był taki idealny pomysł. Pamiętamy, że z jednej strony miała być partia postkomunistyczna, to jeszcze w latach 90., a z drugiej strony na początku Unia Demokratyczna, potem Unia Wolności. Proszę zwrócić uwagę, że przy zmianie trochę wiatrów te partie się ze sobą połączyły błyskawicznie. To też pokazuje, że ta różnica nie była specjalna. Ta różnica była no, osobowa. Tu był pan X, a tu był pan Y, ale pan X z panem Y się doskonale dogadywali. A więc de facto nie proponowali tym społeczeństwu, obywatelom, odmiennego modelu rozwiązywania spraw. Nie. Oni tylko proponowali albo moją twarz, albo tamtego twarz.
No więc te kłopoty z demokracją mamy bardzo poważne. Co więcej, to są kłopoty dużo głębsze i poważniejsze, ponieważ one nie dotyczą tylko Polski. One dotyczą w ogóle współczesnego świata, a zwłaszcza Europy. W Europie też ta demokracja szwankuje. To znaczy pan, chyba wszyscy wiemy, że właściwie od czasów traktatu w Maastricht, to chyba możemy mówić, że w Unii już demokracji nie ma. Tutaj jednak te państwa narodowe zanikają, to jest walka o interes i dochodzą do głosu jeszcze do tego lewicowe poglądy. To znaczy, prostu... ja bym powiedział tak, że od traktatu w Maastricht, od końca lat 80. zatriumfował pewien model integracji europejskiej, jaki odgórny, tworzenia jednego takiego super ciała, takiego idealnego ciała. Znaczy, w Unii Europejskiej demokracji w sensu stricto być nie może. Demokracja, co to dosłownie znaczy? Demos, czyli lud, naród, rządzący, kratos to jest władza. A więc po to, żeby była demokracja, musi być lud, ten zespół ludzi, którzy mają poczucie dobra wspólnego, poczucie, że ich coś łączy, ponad wszystkimi różnicami, bo się różnią, mogą się spierać, różni się na różne sposoby, ale coś ich wyróżnia. Można powiedzieć, że współcześnie naród jest taką najszerszą wspólnotą, z którą człowiek potrafi się utożsamić. Otóż w Europie są różne narody. My mamy oczywiście poczucie pewnej, szerokiej wspólnoty kulturowej, europejskiej, ale to są różne narody. Trudno nam powiedzieć, że Polacy, a Portugalczycy to jest naród, a Polacy, a Niemcy to nie jest ten sam, dlatego że sąsiadujemy ze sobą i możemy tak wymieniać. My się różnimy i mamy to poczucie odmienności. Nasza historia nas inaczej ukształtowała. A więc jeżeli nie ma tego demosu, to nie ma demokracji. No zostaje ta kratos, władza sama. Opowieści o tym właśnie wytworzeniu demokracji tylko europejskiej są mydleniem oczu. Bo jeśli będziemy próbowali tworzyć taką pseudodemokrację, to będą rządzili najsilniejsi. I to już widać w Europie. No, poza utopijnymi hasłami, żeby była to wspólna, prawda, żeśmy wspólnie Europie stworzyli Europę, nagle okazuje się, że rządzą najsilniejsi w tym wypadku Francuzi, Niemcy, ale zwłaszcza Niemcy, prawda, bo są najsilniejsi. I niby próbuje się kolejne traktaty podejmować, które mają dać kolejne uprawnienia tam szczególnym ciałom, które właśnie spętają siłę z tych najpotężniejszych, czyli Niemiec. I okazuje się, że każdy kolejny traktat ułatwia działanie akurat Niemcom. To tak się składa. I nie ma w tym żadnych diabolicznych spisków, tylko po prostu jest logika. Znaczy, tak jest z utopią, że utopia właśnie jest nierealna, podejmuje to nierealne pewne rozwiązania, ale te nierealne rozwiązania są wykorzystywane przez realne siły. No tak jak powiedzmy sobie komunizm, ten internacjonalizm komunistyczny wykorzystywany przez imperialne, nacjonalistyczne interesy, na przykład rosyjskie, czy w Azji chińskie, prawda? To bardzo interesujące, że wydawałoby się nie sposób nie albo internacjonalizmu obrócić na nacjonalizm, a dawało się. Więc można by to rozbudowywać, można mówić być jeszcze o innych sprawach, o tym, że współcześnie mamy jeszcze dodatkowo tą sytuację, że istnieje ten cały międzynarodowy kapitał powiązany z polityką. To najbardziej uderzające jest w wypadku banków. To jest tak uderzające z różnych względów, bo banki działają tak de facto poza rynkiem. I też to jest osobna historia, że nam się sprzedaje jako działanie rynkowe, kapitalistyczne, coś, co przestało być już jakiś czas temu naprawdę rynkowy, naprawdę kapitalistyczny. W tym sensie, jak myśmy rozumieli kiedyś rynek i kapitalizm. Otóż banki są takim przykładem, które nie mogą zbankrutować. Otóż bardzo, bardzo znamienne jest, że często byli politycy trafiają na najwyższe szczeble w bankach. To jest pokazuje personalne te połączenia. Ale to nie tylko. Te banki działają dzięki pomocy państwu. Dzięki temu mogą nie upadają. Te związki są bardzo mocne. I tworzy się taka oligarchia finansowo-polityczna na świecie, która usiłuje dominować poza wolą obywateli, mówiąc, że trzeba koniecznie podjąć jakieś działania, trzeba koniecznie ratować, tak jak było w Stanach Zjednoczonych. To znamienne w tym wypadku. Zarówno republikanie, jak i demokraci zachowali się tak samo. Bush zachował się tak samo jak Obama. Trzeba ratować te wielkie przedsiębiorstwa. I to w ogóle nie ma innego rozwiązania. No, nie wiem, czy było, czy nie było, ale jeżeli nam się wmawia, że nie ma innego rozwiązania,
to stawia się nas wszystkich, obywateli, wobec faktów dokonanych. Nie mam nic do powiedzenia, coś się dzieje. No i tutaj wraca ten niebezpieczny syndrom. No czas pokazuje, że może były inne rozwiązania. Że na przykład gdyby uznano bankructwo w Europie, bankructwo Grecji w 2008 roku, no to ta Grecji by dużo lepiej, Grecja by na tym dużo lepiej wyszła. Prawda? By zdewaluowała, przeszłaby na drachmę, zdewaluowałaby ją, ludzie by stracili 20%, ale by z tego jakoś wyszli już mogliby normalnie funkcjonować. A to tam się ciągle tli, ciągle ta Grecja, właściwie odebrano jej suwerenność w tej chwili, kontroluje się po to, żeby ona oddawała swoje długi. Oddawała swoje długi bankom, głównie bankom francuskim akurat, niemieckim też, ale to głównie francuskie banki są. Tylko, że te banki francuskie doskonale wiedziały, pożyczając Grecji, że podejmują ogromne ryzyko, tylko one tego ryzyka nie chcą ponosić. One chcą i potem, nawet w momencie, kiedy było jasne, że to ryzyko jest przeważa, że nie powinno się tego stosować, nie powinno się tego typu pomocy, pożyczek, no, dobrze, przekazywać Grecji, to nadal to robiły, będą przekonane, że dzięki państwu odzyskają to i odzyskują to rzeczywiście. Więc to pokazuje pewne niesłychanie niebezpieczne zjawiska, które poza problemami, które mamy wewnątrz, mamy presję zewnętrzną. Przecież mamy, no to możemy obserwować w tej chwili ta presja na Węgry, bardzo silna, gdzie się opowiada autorytaryzm, nie ma żadnych, nie chcę powiedzieć żadnych, być może pewne są, ale w każdym razie zdecydowanie się wyolbrzymia i to nie dlatego, żeby tak te państwa były troskliwe właśnie o demokrację, bo ta Unia Europejska, można mieć różne do nich zastrzeżenia, ale dlatego, że Orban prowadzi, chce prowadzić i Fidesz chcą prowadzić naprawdę suwerenną politykę i że jest z innej strony politycznej, czyli że reprezentuje prawicę i że nie jest towarzyskich dobrych układach. Poprzednicy ich, ci postkomuniści, Giurgiani, no robili rzeczy straszne, jakoś wtedy nie zwracała uwagę na to Unia Europejska, ale przecież no, w dwóch krajach wymieniono rządy w Europie, właściwie na zasadzie presji gabinetowej, mówię oczywiście o Grecji i o Włoszech. Więc to pokazuje ten niesłychanie niebezpieczne zjawisko. A w Polsce zresztą w czasach rządu PiS-u 2005-2007 ta presja też istniała. Pan mówi, że nie ma demosu europejskiego, ale czy te działania, to znaczy nie wiem, walka z kulturą, walka z tradycją, religią, czy to nie ma tak na celu powoli właśnie tworzenie tego demosu europejskiego? Nie, to jest taka wizja utopijna, że się zbuduje na nowo odmienny lud europejski, tak. Że wyemancypuje się go z tradycyjnej kultury, która jest podobno z perspektywy tych lewicowych architektów jest zespołem przesądów, z religii, która jest tym największym przesądem, wyemancypuje się tego człowieka i stworzy się nowego człowieka, bo de facto o to chodzi. Tylko proszę zwrócić uwagę na paradoks tego. No czym jest Europa? Przecież nie chodzi o to, że to jest akurat szczególnie geograficznie wydzielone miejsce. Europa, tożsamość Europy polega na kulturze. I teraz tę kulturę usiłuje się nam odebrać, zniszczyć, w dużej mierze zdestruować. Mówi się, nie, bo my pewne wątki tej kultury oświeceniowej, ale to bardzo szczególne wątki, bardzo szczególnie akcentowane. To też byliby wielu tych oświeceniowców zdziwionych, jak się aktualizuje ich myślenia. Więc mamy do czynienia z pewnym projektem w ogóle ideologicznym, takim projektem inżynierii społecznej. To jest w ogóle niebezpieczne, bo inżynieria społeczna oznacza, że my, ludzie, jesteśmy tylko tworzywem do budowania tej wspaniałej wizji tego inżyniera, który nas traktuje jako materię plastyczną absolutnie. Ten człowiek jest plastyczny, się go zrobi jak chce. No tylko, że właśnie już wspominaliśmy o tym, człowiek jest człowiekiem dzięki kulturze, jak się go z niego wydziedziczy, to się dzieją straszne rzeczy. Zawsze konsekwencje tego są fatalne i konsekwencje takich utopijnych działań. No w związku z tym no mamy jeszcze tą całą presję ideologiczną w Europie, która postępuje jednocześnie z tą polityczną, tą presję ideologiczną i to się nakłada. No właśnie te Węgry są złe, no bo są rządzone przez prawicę, prawica odwołuje się do religii, do tradycji narodowych, to jest fatalne, nie można tego akceptować, mówią nam w Brukseli, Berlinie i Paryżu. Pan mówi, że w polityce ideologia nie powinna dochodzić do głosu, a idea tak. No tak, to znaczy, oczywiście jak zawsze to są pojęcia trudno definiowalne i dobrze, ponieważ są takie podstawowe pojęcia. To
to język kolokwialny jest pod tym względem lepszy, że jest plastyczny. Ale mimo wszystko możemy spróbować. No, idea jest taką elementarną formą, w którą ujmujemy rzeczywistość, prawda? Natomiast ideologia to już jest pewien zamknięty system. Zamknięty system, który projektuje zwykle pod jakimś określonym kątem, ocenia całej rzeczywistości, nazywa ją i projektuje również przyszłość. Właśnie ta zamkniętość tego systemu jest niebezpieczna. Mówię, polityka w tym sensie zderza się z ideologią, że polityka powinna być otwarta, że my wciąż żyjemy w nowych warunkach, które wymagają od nas coraz nowych rozwiązań. Znaczy oczywiście one się powinny odwoływać do czegoś, co jest podstawowego właśnie, do tych idei podstawowych, ponieważ my pozostajemy ludźmi. Jeżeli patrzymy, czytamy teksty na przykład Platona, no to okazuje się, że problemy mamy nadal te same i że się sami bardzo mało różnimy, ale świat żeśmy zmienili zasadniczo. No niektórym się wydaje, że w związku z tym sami żeśmy się zmienili. Jakoś się okazuje, że niespecjalnie, a jeśli to wcale nie znaczy, że na lepsze. Otóż w tym sensie ideologia, no to ideologie klasyczne to jest komunizm, czy też marksizm, to jest anarchizm, to jest faszyzm, nazizm, to są ideologie, no można mnożyć. No w tej chwili europeizm staje się taką ideologią, prawda, bo to jest taka to właśnie taka koncepcja wyrastająca z praktyki bardzo konkretnej, gdzie się próbuje nam zbudować tego nowego europejskiego człowieka ponadnarodowego, który będzie, prawda, wyemancypowany z tej tradycji. Mamy kolejną ideologię, mimo tego, że ona nie ma swoich świętych ksiąg i nie ma swoich takich jednoznacznych proroków jak tamte, ale jednak jest ideologią. Więc w tym sensie ideologia zawsze jest niebezpieczna, ale idee nam są niezbędne do życia. I to jest niebezpieczne również, kiedy nam się mówi, że żebyśmy nie się myli idei z ideologią, prawda? My musimy odwoływać się do kategorii dobra, prawdy, piękna. No bez tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć rzeczywistości, nie jesteśmy w stanie pojąć siebie, nie jesteśmy w stanie niczego zaprojektować. No ale jeżeli już zamkniemy i stworzymy z tego zamknięty system, prawda, no to już jest zupełnie co innego. A czy wracając na krajowe podwórko w Polsce, w tej chwili władza kieruje się jakąś ideą? Nie, no władza deklaruje właśnie, że tego nie robi. Władza deklaruje skrajny pragmatyzm. No, ja przypominam, ta władza podobno to byli liberałowie, to by oni szli kiedyś, twierdzili, że trzeba zrobić jeden podatek i w ogóle trzeba odciążyć to. No, nic z tego nie zostało i oni wręcz mówią, że raz można powiedzieć to, raz tamto, dlatego rzeczywistość się zmienia, że w tym sensie oni są na antypodach ideologii. Tylko to nie chodzi tylko w tym momencie o ideologię, to chodzi o to, że ten tak zwany pragmatyzm, czyli próba dostosowania się do okoliczności, bycia skutecznym, jednak musi się do czegoś odwoływać. Musi być w imię czegoś robiona. Prawda? My po coś robimy tą politykę. Owszem, doza pragmatyzmu jest niezbędna w polityce. No, musimy zmieniać, dostosowywać nasze działania do zmieniających się okoliczności. Ale po coś to robić? A można odnieść wrażenie, że nasza władza to robi po to, żeby się utrzymać przy władzy. Donald Tusk mówi swojego czasu, był razem z Rokitą, Nicę albo śmiercią, był po tej samej stronie, a teraz w ogóle można wnosić, że podstawową naszą sprawą jest zresztą to jest płynięcie w głównym nurcie, europejskim. Płynięcie w nurcie to w ogóle nie jest żadna polityka, zdajemy sobie sprawę. No. To jest podporządkowanie się nurtowi. W związku z tym no, to jest ten fundamentalny problem, czy my chcemy być wolni i suwereni. Czasami nam się to sprzedaje jako takie przeciwstawienie, że albo mamy mieć bezpieczeństwo, które nam zapewni ta Europa, albo suwerenność. To jest fałszywe, dlatego że w Europie rządzą egoizmy tak samo, te narodowe. I, znaczy egoizmy, można powiedzieć interesy narodowe, może za ostro mówię, no, ale interesy narodowe wcale nie są tożsame. To widać właśnie na przykładzie, już mówiliśmy, Grecji, ale widać również w naszych relacjach z Niemcami i Rosją, gdzie jakoś Niemcy, którzy czasem są rzecznikami tego interesu wspólnego Europy, jakoś w momencie, kiedy mają interes z Rosją, żeby gaz otrzymywać od nich bezpośrednio, nie przez Polskę, no to chętnie zapominają o tym, bo mało tego, robią to kosztem Polski w każdym sensie, no myśmy się zgodzili na to, żeby nam zablokował ten gazociąg, zablokował nasz gazoport w Świnoujściu. No więc my się, ta nasza władza, ten pragmatyzm staje się po prostu pragmatyzmem dla władzy. To znaczy powiedzieć, po co rządzą ci, którzy rządzą? Po to, żeby rządzić, żeby utrzymać, żeby piastować władzę. Bo właściwie oni tak w małym stopniu egzekwują.
bo nie podejmują konfliktu z silnymi. Z silnymi się dogadują na płaszczyźnie międzynarodowej i krajowej. No ale niestety odnoszę dziwne wrażenie, że to naszym kosztem. Ta polityka pragmatyczna, można powiedzieć, że jest niebezpieczna, bo jest nieprzewidywalna. Nie wiemy, czego się spodziewać po partii, która przyjmuje wszystkich ludzi. Dokładnie tak. To znaczy, ja nie mówię, że polityka pragmatyczna jako taka. Ale polityka powinna być pragmatyczna. Tak. Natomiast taki nagi, w ogóle nieufundowany na niczym, tak zwany pragmatyzm, no jest zupełnie nieprzewidywalne. No bo zresztą to widzimy, no ta władza może robić dokładnie 180 stopni, tak. Zmienić zdanie w rozmaitych kwestiach. Jeżeli wyjdzie im z sondaży albo dojdzie do wniosku, tak. Że coś im tam się będzie bardziej opłacało. No to w takim razie na kogo my głosujemy, w jakiej sprawie? No, ja tu przytaczam zawsze tą historię z tą ustawą bioetyczną, którą w Polsce sprowadzono do problemu in vitro. Na początku przygotował pewien projekt Jarosław Gowin, który był, powiedzmy, umiarkowanie konserwatywny, chociaż w standardach europejskich całkiem konserwatywny. Okazało się, że zostało to zaatakowane przez ośrodki opiniotwórcze, głównie ten główny nurt mediów w Polsce. No to Tusk zlecił Kidawie Błoński przygotowanie alternatywnego. To jest dokładnie odwrotnie. W efekcie mamy dwa zupełnie różne i jedna partia prezentuje. Więc na co my głosujemy, głosując na partię? Na ten projekt czy na ten projekt? Jeżeli ta partia proponuje nam, że ona może być wszystkim, czy de facto niczym, może podjąć absolutnie dowolne rozwiązanie, to można powiedzieć, że no takiej partii my zdecydowanie, każdy człowiek, który odpowiedzialnie myśli, on nie powinien dokonać takiego wyboru, bo to nie jest wybór. Bo to jest po prostu oddanie się w komuś, o którego komuś nieodpowiedzialnemu, powierzenie naszych losów komuś nieodpowiedzialnemu, którego decyzji nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To według pana co skłania ludzi do głosowania na Platformę? No, parę rzeczy skłania. Po pierwsze, ciągle jeszcze Polska jest w dobrym stanie ekonomicznym. Polska ciągle rozwija się, a w ekonomii jest tak, że jak to mówił taki klasyk francuski Bastiat, są rzeczy, które widać, których nie widać. Długów na poziomie krajowym, dopóki nie zaczniemy ich spłacać tak ostro, to ludzie nie widzą. No coś im to mówi, a kogo to interesuje? No to nie widzą swojej kieszeni, prawda? Więc tego nie widzą, widzą, że się kraj rozwija. Widzą, że im się poprawia. To jest jedna strona. Po drugiej stronie mają zdiabolizowaną opozycję, która jest przedstawiona jako równocześnie, jako banda szaleńców i jako banda jakichś przebiegłych łajdaków, prawda? Co trochę z sobą się kłóci, no bo albo się ktoś przebiegł, albo jest szalony, no ale mniejsza o to. Jeszcze niewykształconych według mnie. No równocześnie, tak, no wiadomo, że są. No, w każdym razie tacy, którzy podpalą Polskę, tak, życie. Tak. W związku z tym to lepiej nie ryzykować. Cały czas media zajmują się opozycją. Zresztą to też jest typowe dla systemu niedemokratycznego, to znaczy walka z opozycją ze strony mediów. Te manifestacje w związku z ACTA to może być jakiś przełom? Ja myślę, że ACTA mogą stanowić przełom. Dlatego, że zaczynają uświadamiać, właśnie, zwłaszcza tym młodym ludziom, jak sprawa wygląda. Bo co jest najbardziej skandalicznego w ACTA? Bo to znowu na poziomie i polskim, i międzynarodowym. Proszę zwrócić uwagę, ACTA zostały, czyli cały projekt wielki regulacji światowej internetu, czyli tej sfery, która jest no, taka fundamentalna dla współczesnej komunikacji, została wpisana w traktat o rybołówstwie. A więc ewidentnie próbowano to ukryć. A więc przed społeczeństwami, narodami, obywatelami próbowano ukryć, co się dla nich przygotowuje. Kto to przygotował? No bardzo wpływowe lobby w Ameryce i w Japonii. Co więcej, w Ameryce tam możliwość podpisania tego przez Amerykę zdaje się nie jest, ale wydaje się bardzo w tej chwili wątpliwa, ale zostawmy już ich na boku. No i teraz polski rząd to przyjął, być może nie wiedział, ale co to go nie usprawiedliwia tylko, bo niekompetencja nie usprawiedliwia rządu, prawda? To jeżeli zwykły obywatel o tym nie wie, to jednak rząd powinien wyciągnąć, to powiedzieć, proszę bardzo, mam takie fundamentalne problemy, tutaj jest dyskusja o prawie własności, o prawie intelektualnym, no trzeba tą sprawę jakoś regulować, czy akceptujemy taką? Nie. Zostało to podpisane, a jednocześnie zrobiono to w sposób, który po prostu urąga elementarnemu zdrowemu rozsądkowi to tłumaczenie, gdzie się nam tłumaczy, że owszem, podpisaliśmy, ale jeszcze możemy nie ratyfikować, jeszcze się zastanowimy. Oczywiście to będzie, kiedy się zrobi wokół tego wielki raban. No więc ci młodzi ludzie nagle, którzy
bo czyny związków nie dostrzegają, jak istnieją w polityce, związków między polityką a ich życiem, to nagle widzą ten związek. Ich internet, z którym oni spędzają dużo czasu i który dla nich stanowi taki istotny instrument porozumiewania się z ludźmi i w ogóle uzyskiwania informacji, ktoś podejmuje za nich decyzje, w ogóle ich nie informując. No, to pokazuje pewną metodę tej władzy. A to może obudzić, albo może wskazać na pewne zjawisko i być może zacznie się to, spowoduje, że również ci młodzi ludzie zaczną się bardziej zainteresują polityką. Oczywiście nie wszyscy, ale pojawią się grupy, które zaczną przyglądać się temu, co się dzieje w Polsce, temu, że tracimy wolność pod pretekstem, że mamy jej coraz więcej. No to przyniesie jakieś konsekwencje w stosunku tego rządu. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za poświęcony czas. Dziękuję, nagada. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję. Thank you.